Podwodne przygody. Dwa bilety. 10 000. Ona wygląda jak... To przypadek. Znów robią ciemne interesy. Decyduje się pan? To bardzo dziwne. Może się zmienili. Mam wątpliwości. Jak się macie, wielbicielki? Pozdrawiam was, szczególnie Magdę Piotrowską, która przesłała mi kwiaty. Madziu, jeśli nadal będziesz taka miła dla mnie, inne staną się zazdrosne. Co ty wygadujesz? Do roboty. Bilety sprzedane. Trzeba zacząć działać. Proszę wezwać kogoś. Za 200 000 uzyska pan pomoc. Płacić za pomoc? Nie musi pan. Jezioro jest głębokie. Zapłacę ile pan zechce. Proszę łapać koła. Teraz wszystko jasne. Nie jesteście dorośli. Płacicie tylko 50 000 od osoby. To okazja. Nie mamy tyle pieniędzy. Wasza sprawa. Następny do ratowania. Oszust. 200 000 od osoby. Dam im nauczkę. Tonsler! Gdzie jesteś? Świetny interes. Banknot z czaszką? Może to pan Dokurobei? Zgadłeś, to ja, Dokurobei. Pan Nodronio, proszę tu przyjść. Widzę, że dzisiaj jesteście w formie. Wydam wam polecenie. Kamień Dokuro znajduje się w kabinie pirackiego statku, który zatonął obok wyspy IPAP na Morzu Południowym. Nie wracajcie bez kamienia. Powodzenia. Dlaczego się odsuwacie? Ilekroć pan nam udziela instrukcji, wybucha. Nie zrobiłbym czegoś takiego swoim ludziom. Kiedy szef chce, aby jego ludzie byli lojalni, musi być dla nich miły, a pan jest wspaniały. Nie lubię spoufalania. Podejdźcie. Andiamo, Janet. Jesteś tchórzem. Co zrobiłem? Wyruszamy nowym pojazdem. Kamień Dokuro będzie nasz. Jaki jatta pojazd wyruszy w tym tygodniu? Szóstka. Jatta ryba.
Jesteśmy na miejscu. Czy ty umiesz prowadzić pojazd? Zawsze tylko pretensje. Proszę spojrzeć. Zatopiony statek. Kamień do Kuro będzie nasz. Jak się dostaniemy do kabiny kapitana? Nie jestem twoją niańką. Pani mnie nienawidzi, a ja tak bardzo panią kocham. Nie ma sprawiedliwości. Pośpiesz się. To jest na pewno kabina kapitana. Widzicie coś ciekawego? Nie pozwalaj sobie. Ośmiornica zakochała się w naszym pojeździe. Romantyczne. Zostawmy ich trochę samych. Głupstwa, zwiewamy. Nie sądzę, żeby nas chętnie wypuściła. Łódź podwodna uratowała nam życie. To miło z ich strony. Pojazd bandy Drombo. Czyja jest łódź podwodna? Wyślij antenę szpiegującą. Będziemy słyszeć wszystko, o czym mówią w Łodzi. Co za organizacja? Witam na pokładzie. Jestem Moni, kapitan Łodzi. Przedstawiam mojego przyjaciela, Dolfo. Miło pana poznać, kapitanie Dolfo. Dolfo to delfin. Kapitanie delfinie, znów pomyłka. Nie mogę zebrać myśli. Pana interwencja ocaliła nam życie. Nie ma o czym mówić. Szukacie skarbów na pirackim statku? Nie ma ich tam. Skąd pan wie? Ja je zabrałem. Czy pani to słyszała? Czyżbyśmy byli kolegami po fachu? Jestem naukowcem, który bada oceany. My też zajmujemy się badaniami. Co pani mówi? Jesteśmy badaczami. Czy mogę prosić pana o przysługę? Proszę oprowadzić nas po swojej bazie. Chcą ukraść kamień do Kuro kapitanowi Łodzi. Oczywiście. Włączcie silniki. Wolno do przodu. Nie mogło być lepiej. Pani jest genialna. Patrz na radar. Nie stracimy ich z oczu. Jatta rybo, twoja kolej. Oto wulkaniczna wyspa będąca bazą kapitana. Wyspa ma specyficzny kształt. Teraz można wypocząć.
Mógłbyś skopiować tę maszynę. To trudne. Nigdy nie widziałam tak wielkiej bazy. Gdzie pan ukrył skarb? Wszystkie moje znaleziska są schowane w tamtej jaskini. To ciekawe. Oprowadzę was. Najpierw wrócimy na nasz statek. Później obejrzycie bazę. Do zobaczenia. A più tardi, Capitan Moni. Delfin mógłby pomóc w odnalezieniu kamienia do Kuro. Proszę spojrzeć. Jak nas znaleźli? Zło nie zwycięży, póki są Yattamani. Powiedzieliśmy kapitanowi, kim jesteście. Wynoście się. Ostrożnie, kapitanie. Mamy zakładnika. Dolfo. Jeśli zechcemy, będzie po nim. Więc jedźmy do jaskini. Dolfo! Wiemy, jak walczyć z tymi oszustami. Robocie, szybko. Wyważ drzwi. Ognia! Wszystkie skarby świata. Gdzie jest kamień do Kuro? Palla racketta! Znów Yattamani. Dajcie im popalić. Utrzyjmy im nosa. Dobro nie zwycięży, póki jest banda Dronio. To cudowna broń. Pomyliłeś kierunek. Moja kolej. Prendete questo! Fatalnie poszło, bo się rozzłoszczę. Ale refleks. Nareszcie coś miłego. Yatta rybo. To przynosi nam pecha. Nie traćmy czasu. Szukajmy kamienia do Kuro. Gdzie może być nasz śliczny kamień? Nareszcie. Jestem wzruszona. Proszę się uspokoić. A teraz relaks. Co robisz? Ręka nie chce mnie słuchać. Sprowadź tu kamień. Udało się. Warto było się tak męczyć. Dostaniemy mnóstwo pieniędzy. Dobry, kochany, jedyny. Zrealizuję moje marzenie o miłości. Będziemy żyli bez groźby kar. Co to? Czcimy zwycięstwo i naszą przyszłość. Nie pośpieszyliście się? Kuj żelazo, póki gorące. Może masz rację. Na zdrowie! To odpowiedni moment. Nie mogę. Yatta rybki, do ataku!
Świetne. To markowe wino. Jeszcze jeden kieliszek? Za dużo już wypiłam. Co się dzieje? Za wcześnie świętowaliśmy zwycięstwo. Nic ci się nie stało? Dolfo! Mój kochany delfinie. Znowu nam się udało. Jatta ryba! Nie wytrzymam. Mocniej pedałujcie. Nie możemy rozczarować widzów. Czy tym razem też zostaniemy ukarani? Brawo, Tonsler. Zgadłeś. Tym razem mamy kamień do kuro. Służył piratom do ostrzenia mieczy. Więc kamienia do kuro nie było na statku. To pomyłka. Przebrał pan miarkę. Nieźle, bojaki. Moje wielbicielki nie mogą się doczekać, kiedy zostaniesz ukarany. Statek widmo. Ognia. Jak mam wam dziękować za uratowanie Dolfa? Zrobiliśmy to z przyjemnością. Najważniejsze dla mnie to mieć przy sobie Dolfa. Fortunatamente Delfo è vivo. Dolfo żyje, a kapitan jest szczęśliwy. Dokąd pojadą następnym razem nasi przyjaciele? Nie wiadomo. Ale nadal będą zwalczać zło.